już panie posprzątają, finały się zakończyły. Dawid Mazur, gospodarz, wicemistrz Polski, jest stopień wyżej w porównaniu z U14, lepiej niż U18. Krótkie podsumowanie. Byliśmy drugie miejsce, bardzo dobrze trzecie, tak jak powiedziałeś. U18 to najgorsze, chyba czwarte, tak? Gdzieś tam nasza organizacja Rosa jest, powiedzmy, jeszcze nie na sam top, ale gdzieś tam w czołówce najlepszych ekip gdzieś tam jesteśmy. Który mecz najtrudniejszy? Strefę był ciężki. No, strefę, kiedy przegrywaliśmy już 9, tak? Potrafiliśmy wyciągnąć. To był ten mecz w ostatniej grupie. Finał też się tam się zacięło w ostatniej partii. Tu było też cały czas wyrównanie i coś chyba się u was zacięło, że naraz w końcówce, ty w połowie chyba czwarty, kwarty, odjechał Chromik na dwie cyfry. No, było na styku, dawno wyrzucił, więc patrzyli na 41-40, wtedy się broniliśmy. A później jeszcze poleciały kolejne punkty, trójka, Dawida, z Żar, także odskoczyli na dużą ilość punktów. My trafiliśmy 8 wolnych, też no i stało się, jak się stało. Tak? 8 wolnych. 8 wolnych trafiliśmy wtedy. Żary wtedy powiększyły tam się radę, tak? Dokończyły. Ja to przyjechali po jej pozwolę, no ale tego nie wiem, że były już 12 punktów, czy nawet więcej. Drużyna Rosy Radom to drużyna, to zespół i pytanie teraz, czy ktoś się dostanie do kadry na mistrzostwa tutaj Europy, czy trener po cichu liczy, że tutaj się dobrze ktoś pokazał w oczach trenerów Klozińskiego, Szambelan i ma szansę jechać do tej Bułgarii? Nie, ale ze swoich zawodników trener jest zadowolony. Do swoich zawodników zadowolony. Do tej pory przez cały sezon, z tego co pamiętam, tylko Dawid był powołany tam chyba dwa razy. Leszczyński chyba jak najbardziej zasłużony MVP chyba. Tu kawał dobrej roboty zagrał. Prawdziwy taki lider, tak powiedziałam, że i pozabojskowy, jak i wojskowy. Też organizacyjnie, organizacyjnie czy tutaj trenerzy, czy rodzice na coś narzekali, albo w sumie ja tu jestem już drugi raz, wszystko to co ma być jest, wszystko jest poukładane. To jest innego założenia, jeżeli ktoś narzeka, to znaczy, że ma to robić do roboty. A chłopcy grali po raz pierwszy przy takiej publiczności, jak dzisiaj? To może jeszcze na RBC chyba tam w tym roku jak było, tak? Chyba to było na mocniejsze, więc trochę większa sala, może nie było tego takiego. Ale tak to rodzice, serdecznie gratulacje dla rodziców. A jak to wygląda? To dużo nam pomogli właśnie tylko rodzice. A jak to wygląda z tymi rozrywkami Ebla, boście grali w superfinale nawet. Jednak Polska jeszcze nie jest na to przygotowana, żeby się tam bić z Litwinami. Czy Chromik by na przykład lepiej tam wypadł? Trudno powiedzieć. A, ciężko powiedzieć, ale myślę, że jakby lepiej wypadł w finale, by miał szansę wygrać. Z innych powodów. Jakie teraz plany Rosy? Bo chłopcy teraz do juniorów przychodzą. Trener ma rocznik 9-7, a tam 9-8 jest chyba luka, nie? Jak to będzie wyglądać no, teraz na nowy sezon? Mamy zawodnika, proszę pamiętam, z 9-8. Oni idą do juniorów, no, liga seniorska jeszcze zaczyna. Tak, z wizją głównego szefa, tak? Chcemy, żeby nasi zawodnicy byli w tej sytuacji. Kwestia była obejrzywana czasem. W juniorze wystawicie dwa zespoły pewnie. Ale nie mamy. Bo 9-7 już jest juniorem starszym. A, to tylko 9-9 będzie jeden tylko junior. I trener zostaje przy U20 i przy U18, albo jakiś młodszy teraz będzie roczny? Nie wiem. Dyskusje, rozmowy na ten temat trzeba podejrzewam, żeby się tak. No wszystko fajnie, dziękuję. Dobra organizacja, dobre finały przede wszystkim. Chyba więcej ciekawszych meczy niż na juniorach. No na więcej bitwy było, więcej meczów na styku, dramaturgii. Więcej, bo na juniorach była straszna rozbieżność. Takich meczów nie było, a tutaj tak. I bardzo fajnie, dużo wyróżnień było. Piątka, wyróżnienie zawodnika, najlepszy strzelec. To wszystko, co miało być, to było. Fajne finały, jak to pan Peżanowski z Sopotu powiedział. Dziękuję. Czekamy na złoto, panie trenerze.